Dzień dobry, nazywam się Wojciech Kaźmierczak. Dzisiaj kontynuujemy naszą serię związaną z klasycznymi modelami Volvo. Mamy dzisiaj piękną pogodę, więc jaki model mogliśmy wybrać? Oczywiście, że Cabrio. W ofercie Volvo nie było zbyt dużo takich modeli, więc mamy dla Was pewnego rodzaju ciekawostkę. Zapraszam! Model, który chcemy dzisiaj Wam zaprezentować, jest to Volvo C70 pierwszej generacji. Auto pochodzi z 2000 roku i jest napędzane dwulitrowym, pięciocylindrowym silnikiem benzynowym o mocy 163 koni mechanicznych, połączonym z automatyczną skrzynią biegów. Volvo C70 pierwszej generacji jest to pierwsze coupé od czasów modelu P1800. Volvo zwlekało wiele lat z wprowadzeniem modelu o takim nadwoziu. Stylistyka tego modelu jest bardzo spójna i ładna ze względu na to, że Volvo od samego początku projektowało ten samochód z myślą o nadwoziu coupé oraz cabrio. Sam przód pojazdu nawiązuje do modelu 850 oraz S70. Tylna część pojazdu była nowością w gamie Volvo. Smukłe linie tyłu były wykorzystane również przy modelu S40 i V40 pierwszej generacji. Sztab projektowy modelu C70 był bardzo mały. Nie posiadał on wielu osób w składzie i mieli oni również bardzo mało czasu na zaprojektowanie modelu C70. Wiązało się to z brakiem możliwości urlopowych w okresie letnim. Volvo jako rekompensatę za brak takiej możliwości stwierdziło, że będą testowali konkurencyjne modele o nadwoziu coupé oraz cabrio w ciepłych krajach i będą przy tym mogli zabrać ze sobą swoje rodziny. Skutkowało to bardzo fajnymi przemyśleniami z rodzinami odnośnie konkurencji oraz samego modelu C70 z osobami, które nie są stricte związane z motoryzacją. Przejdźmy do tylnej części pojazdu. Bagażnik, jak na nadwozie cabrio, nie jest mały. Oczywiście ogranicza nam tutaj przestrzeń, miejsce do złożenia dachu, aczkolwiek sądzę, że spokojnie czteroosobowa rodzina na weekend jest w stanie w miękkich torbach spakować się do tego bagażnika. Sama klapa jest bardzo ciężka. Auto posiada aluminiowe felgi. Jeśli chodzi o kolorystykę, jest to inwencja twórcza właściciela. Uważam, że świetnie komponuje się z kolorem dachu, który zaraz zobaczycie, oraz wnętrza. Wnętrze przede wszystkim jest w stanie komfortowo pomieścić 4 osoby. Jest to wielka rzadkość. Bardzo dużo mamy samochodów o nadwoziu Roadster. Tutaj w Cabrio często mamy pałąk, który nie jest zbyt ładny. W tym modelu on jest wysuwany automatycznie podczas wypadku. Po wejściu do wnętrza czujemy się jak w klasycznym Volvo z tamtych lat. Mamy tutaj ogromną prostotę tego wnętrza, która bardziej przypomina nam model 240, o którym opowiadaliśmy w poprzednim filmie. Wnętrze to jest bardzo luksusowe. Materiały, które są użyte do wykończenia wnętrza, są miękkie i jakoś przesadnie nie wydają niepokojących dźwięków. Wyposażenie również jest bardzo bogate. Mamy takie elementy jak podgrzewane siedzenia, klimatyzację, tempomat, 4 elektryczne szyby i oczywiście wszystkie systemy związane z bezpieczeństwem dostępne w tamtych latach. Przejdźmy do drugiego rzędu siedzeń. Zwróćcie uwagę, jak działają fotele. Automatycznie nam się przesuwa do przodu, żeby ułatwić wejście do drugiego rzędu siedzeń. Szczerze powiedziawszy, jestem zszokowany, jak tutaj jest dużo miejsca w drugim rzędzie siedzeń. Śmiało mógłbym tutaj jechać w dalszą podróż przy rozłożonym dachu. Jest to naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie. Nie musimy się szarpać z tym fotelem, tylko umożliwiamy sobie możliwość łatwego wysiadania. Teraz sprawdzimy, ile czasu będzie zajmowało zamknięcie dachu. Jest tutaj oczywiście cała procedura związana z zamykaniem tego dachu. Na początku odpalamy auto,
Zaczynamy od zasunięcia wszystkich szyb. Auto musi mieć zaciągnięty hamulec ręczny. I teraz zmierzymy, ile czasu będzie zamykał nasz dach. Zaczynamy odliczanie zamykania dachu. Wynik to 30 sekund. Biorąc pod uwagę, że nie musiałem robić nic poza wciśnięciem przycisku, uważam ten wynik za całkiem dobry, jak na auto z 2000 roku. Wnętrze jest proste, ale bardzo przemyślane. Mamy tutaj na przykład wysuwany cup holder. Bardzo lubię to dwudinowe radio, które ma możliwość regulacji ustawień dźwięku. Auto ma klimatyzację akurat w tym egzemplarzu manualną, ale była również dostępna automatyczna. Bardzo ładnie wykończony jest również dach od wewnętrznej strony. Mamy tutaj poczucie zwykłej podsufitki i nie mamy przeświadczenia, że mamy płócienny dach. Ten egzemplarz pokonał dotychczas 169 tysięcy km i pochodzi z rynku szwajcarskiego. Jest to dwulitrowa odmiana ze względu na to, że w okresie sprzedaży tego samochodu na rynku szwajcarskim były inne akcyzy dla samochodów do 2 litrów. Volvo zdecydowało się na takie rynki wprowadzić silnik dwulitrowy. Z uwagi na piękną pogodę, oczywiście dzisiaj będziemy jeździli bez dachu. Przyznacie, że wygląda to efektownie. Z ciekawostek, szyba tylna jest wykonana ze szkła. W wielu samochodach z tym nadwoziem jest to tworzywo, które z czasem matowieje i nie jest już tak przejrzyste jak szklana szyba. No to ruszamy. Dla lepszych walorów dźwiękowych zamkniemy szyby. Wrażenia po pierwszych paru metrach są bardzo pozytywne. Fotele są bardzo wygodne, miękkie, ale z relatywnie dobrym trzymaniem bocznym. Kultura pracy pięciocylindrowego silnika jest wręcz fenomenalna. Pracuje on równo, a dźwięk jest bardzo przyjemny i aksamitny. Na uwagę zasługuje bardzo wysoki poziom wyposażenia tego samochodu. Mamy fotel elektryczny wraz z pamięcią, mamy podgrzewane siedzenia, 4 elektryczne szyby, tempomat, podgrzewane lusterka oraz tylną szybę, dwudinowe radio z czytnikiem płyt CD. Bardzo ważnym elementem wyposażenia przy samochodach cabrio, wbrew wszystkiemu, jest klimatyzacja. Ze względu na otwarte nadwozie jesteśmy cały czas narażeni na upał panujący za oknem. Jeśli chodzi o dynamikę, jest ona akceptowalna. Nie jest to, wiadomo, samochód sportowy, ale do przyjemnego poruszania się w weekendowe przejażdżki w zupełności wystarczy. Jest to idealne auto na bulwarowe wypady. Czego chcieć więcej? Mamy dobrze wyposażone, klasyczne Volvo, piękną pogodę, brak dachu nad głową i aksamitnie brzmiące 5 cylindrów. Mimo że skrzynie w tych modelach nie należały do najbardziej pancernych, tak w tym egzemplarzu zmiana biegów jest płynna i nie ma żadnych niepokojących szarpnięć.
Automatyczna skrzynia posiada tryb winter. Wielu użytkowników swoich cabrio nie użytkuje tych aut w całym roku, ale w razie takiej potrzeby mamy ten tryb, co powoduje ruszanie z wyższego biegu, tak żeby koła na ślizgiej nawierzchni nam nie buksowały. Bardzo przyjemna jest elastyczność tego silnika. Ma dzięki turbosprężarce ma łatwość przyspieszania nawet z niższych partii obrotu. Nie trzeba go wkręcać w wyższą partię obrotu. Szczerze powiedziawszy, gdyby to był mój samochód, pewnie zdecydowałbym się na delikatnie głośniejszy wydech, żeby podkreślić piękne brzmienie pięciocylindrowego silnika. Samo wnętrze bardzo ładnie się zachowało mimo 23 lat. Fotele nie są poprzedzierane, ani nie widać na nich jakiegoś większego zużycia. Największym minusem tego samochodu jest niestety brak sztywności nadwozia. Jest to cecha większości samochodów o nadwoziu coupe cabrio, aczkolwiek no jest to zauważalne, że samochód delikatnie pracuje podczas nierówności. Aczkolwiek samo zawieszenie jest bardzo komfortowe i na pewno w dużym stopniu niweluje brak sztywności nadwozia. Jeżdżę już parę minut tym samochodem i szczerze to czuję się tak, jakbym miał ten samochód od wielu lat. Wszystko jest tutaj pod ręką, wszystko jest bardzo przyjemne w użytkowaniu, nie ma żadnych problemów z ergonomią, jest tu najprościej w świecie bardzo przyjemnie. Właśnie wjechaliśmy na mój ulubiony most w Warszawie. To, jak przyjemnie jest zerknąć w górę, zobaczyć te wszystkie liny. Takie rzeczy możemy mieć tylko w cabrio. Mimo braku idealnej sztywności nadwozia, w aucie nic nie skrzypi. To jest też bardzo duża zasługa projektantów Volvo, że nawet po tylu latach te wszystkie elementy są na swoim miejscu i nic nie wydaje jakichś niepokojących dźwięków. 169 tysięcy km i rynek szwajcarski. Mamy tutaj naprawdę fajnie wykończone i wyposażone wnętrze. Uważam, że poza stylistyką zewnętrzną i silnikiem jest to trzeci najlepszy element tego samochodu. Ten egzemplarz posiada jeszcze jeden fajny gadżet, o którym nie wspomniałem wcześniej, mianowicie wycieraczki lamp przednich. Jest to tak fajny element, charakterystyczny dla Volvo z tamtych lat. Niestety w moim egzemplarzu 240 ten element został zdemontowany przez poprzedniego właściciela, a przywrócenie całego układu nie jest łatwe i nie jest tanie. Wjeżdżamy na ulicę Francuską w Warszawie na Saskiej Kępie. To jest idealne miejsce dla samochodu tego typu. No bo umówmy się, takie cabrio to jest typowa bulwarówka. Nie jest to samochód do sportowej jazdy, bo niestety sztywność nadwozia nam na to nie pozwala, ani zestrojenie zawieszenia, tylko jest właśnie to auto do przechadzania się pięknymi uliczkami swoich miast i rozkoszowania się jazdą takim autem. Model ten mógł być również wyposażony w świetnej jakości sprzęt audio Dyna Audio. Był to jeden z lepszych systemów audio dostępnych w tamtych latach w samochodach. Kolejnym plusem cabrio jest to, że możemy czuć wszystkie zapachy przy dobrych pizzeriach, pieczonej pizzy, aż poczułem się głodny. Ciekawostką jest, że największa sprzedaż samochodów o otwartym nadwoziu jest w Wielkiej Brytanii, mimo że amplituda opadów w tym kraju jest bardzo duża. Ale to chyba wynika z kwestii, że jeśli mamy mało ciepłych dni, to chcemy je maksymalnie wykorzystać. Przetestujmy sobie dynamikę. Jest ok, aczkolwiek dźwięk petarda. Niestety na liczniku nie mamy
ciśnienia do ładowania turbosprężarki. To by był taki fajny element podkreślający, że jednak pod maską mamy turbo doładowany silnik. Bardzo fajnym elementem jest wykończenie foteli. Boki są w skórze, aczkolwiek główne siedzisko i oparcie jest w materiale, co przy samochodzie z otwartym nadwoziem, które zostawiamy na słońcu, jest bardzo fajnym elementem, bo nie jest to aż tak gorące po wejściu do auta. I to jest kolejne auto, gdzie jak przejeżdżamy przy witrynach sklepowych, to chętnie odwracamy głowę w tą stronę. Jednak ta linia jest ponadczasowa. Mi trochę tył przypomina Mercedesa CLK o oznaczeniu W209. To są troszkę podobne stylizacyjnie samochody, aczkolwiek jednak uważam, że ponadczasowością wygrywa Volvo. I Volvo było pierwsze. Model ten wśród swoich fanów ma swój własny przydomek. Fani mówią na niego cepka. Dziękuję za uwagę. W tym miejscu również chciałbym podziękować właścicielowi tego egzemplarza za udostępnienie i powierzenie nam swojego samochodu. Piszcie w komentarzach, jeśli macie modele klasyczne Volvo, które chcielibyście udostępnić nam do filmów. Do zobaczenia. Kluczyk w Wielkiej Brytanii wyprodukowany. Ciekawostka. Ty zacz. Ty, ale klimka działa. Tak to ja mogę pracować. Mogę tak jechać, jak klasycznie? Trzymanie ramki? Ale to był klasyk, jak się jeździło, to się tak jeździło. Zawsze. Musisz sprawdzić, czy cokolwiek widać, bo ta kamera strasznie lata. Jak on przyjemnie przyspiesza z tego dołu, naprawdę. To jest bardzo fajny element. Nie wiem, czy będzie to widać w obiektywie, ale cegła przejechała. I to bardzo ładne. A mi tu jest wygodnie. Naprawdę jest mi tu wygodnie. I sądzę, że osoba o każdych rozmiarach znajdzie tutaj dla siebie odpowiednią pozycję. Owad mi wleciał. Trzeba na to uważać przy aucie o nadwoziu cabrio. Owady często tutaj wpadają.